Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam przykuć Waszą uwagę do fascynującego tematu samopomoc kamertonami. Wydaje się to egzotyczne, że możemy leczyć się, możemy usuwać bóle, usuwać dolegliwości przy pomocy instrumentów, które znane są w świecie muzycznym jako stroiki. Najczęściej gitarzyści wiedzą, czym jest kamerton, ale nie tylko. Oczywiście nie jest to wtedy taki kamerton, jest dużo mniejszy, nastrojony na jedną tylko częstotliwość 440 lub 432, co kto lubi. Natomiast my tutaj używamy kamertonów, które są dostrajające ciało do naturalnych, tak zwanych naturalnych częstotliwości. Można by było zadać pytanie, czym jest naturalna częstotliwość? To są częstotliwości, w których manifestuje się ciało ludzkie. Czyli jeden wielki hologram, który odpala się i widzimy go, i czujemy go w zakresie określonych częstotliwości. A więc dlatego możemy powiedzieć, że wszystko jest dźwiękiem, każdy z nas jest dźwiękiem i wszystko, co widzimy, słyszymy, czujemy, dotykamy, jest też dźwiękiem. Oczywiście to są stwierdzenia bardzo niepopularne, ale dlaczego ich używam? Bo wtedy staje się uzasadnione twierdzenie, że dźwiękiem możemy siebie doprowadzać do stanu używalności, czyli usuwać dolegliwości, bo czym są dolegliwości? Z grubsza ujmując, są zaburzeniem w zakresie częstotliwości funkcjonowania wszystkich naszych części, czyli inaczej rozstrojony instrument. Jeżeli pianino jest rozstrojone, gra fatalnie, aż uszy bolą, jeżeli dobrze się nastroi, w określonym standardzie, bo tu są wszędzie standardy, to pianino świetnie spełnia swoją rolę. I dokładnie tak samo jest z człowiekiem. Mógłby ktoś powiedzieć, że to jest totalne spłycenie, jak można porównywać człowieka do pianina. Oczywiście, że to jest spłycenie, ale nasz umysł w ten sposób funkcjonuje, że rozumie poprzez alegorie, porównania, coś, co jest proste. Tak jak możemy porównać przepoczwarzanie się gąsienicy w motyla, możemy przyrównać do transformacji, przemiany. Więc jakby słyszałam kiedyś taką opinię, że człowiek to nie tylko dźwięk, albo Bóg to nie tylko dźwięk. No oczywiście to są niezrozumienia wynikające po prostu z pewnych sposobów myślenia na temat życia, na temat tej tak zwanej rzeczywistości. I teraz ja posługuję się kamertonami planetarnymi. Ktoś mógłby zadać pytanie w takim razie, a skąd one, skąd wiadomo, że to są takie częstotliwości i w ogóle skąd wiadomo, że są jakiekolwiek planety. Oczywiście, że to jest w teatrze, wszystko to wydarza się w teatrze iluzorycznym i nadawane są pewne nazwy do zakresów częstotliwości i do obrazów. Czyli jeżeli widzimy księżyc, to wydaje nam się, że to jest statyczny obiekt, który gdzieś tam sobie w jakimś enigmatycznym kosmosie jest, do którego dobudowane są miliony bajek, mitologii, opowieści, astrologicznych przypowieści, przypisywane są działania w zakresie każdym, a to w zakresie leczniczym, a to w zakresie ogrodniczym i tak dalej, bo ten świat złożony jest z bajek. Ale jeżeli my podejdziemy do dźwięku jako takiego, chociażby wygenerowanego przez kamerton, to podejdziemy do tego stricte technicznie, jest to częstotliwość. Jeżeli już wielu z nas zgodzi się z tym, że życie jest wibracją nieustanną, czyli jakby zupą frekwencji, mieszających się wymiarów, o których człowiek nie ma zielonego pojęcia, bo jest zanurzony w określonym wymiarze percepcji rzeczywistości. Więc jeżeli już podejdziemy czysto, krótko mówiąc, tak fizycznie, to ta fizyka, która jest nam znana, oczywiście, to wtedy
Możemy każdy taki kamerton traktować jako reprezentację przestrzeni, w której niejako żyjemy, czyli w której manifestacja ludzka się wydarza. A więc jest to Ziemia i są to planety nazwane Galaktyką Drogi Mlecznej. To oczywiście są wszystko umowne nazwy, bo jakby do tej przestrzeni jest dopisana cała seria opowieści, mitologii, historii. A więc również twierdzenie, że coś nie jest prawdą, no mija się z celem odnośnie na przykład kamertonów planetarnych, mija się to totalnie z celem, dlatego że każda wypowiedź opiera się o pewien sposób rozumienia, a ten sposób rozumienia jest oczywiście wpisany w obrębie tej iluzorycznej bańki w przestrzeni życie ludzkie na Ziemi, w galaktyce Drogi Mlecznej. No i teraz, jeżeli tą galaktykę Drogi Mlecznej traktujemy jako naszą przestrzeń wyłaniania się rzeczywistości, czyli jakby warunki harmoniczne, które stwarzają człowieka i dają to doświadczenie niejako, to wtedy możemy przytoczyć tutaj słynną maksymę, co na górze, to na dole, a więc jakie częstotliwości planet mają powtórzenie w częstotliwościach mikrokosmosu, bo tam to jest makrokosmos, to jest mikrokosmos, człowiek, czy trawka, czy piesek, to wszystko jest w skale, zmniejszają się skale, a wiemy, że to ma wszystko, to życie ma charakter taki fraktalny jakby, a więc co na górze, co na dole, cały czas są powtórki, powtórki tych samych wzorców. A więc jeżeli makrokosmos, czyli te tak zwane planetarne dźwięki kosmiczne, bo tak to nazywamy, teraz te dźwięki oczywiście znajdują odzwierciedlenie w ciele ludzkim, no to wiadomo, że będą to dźwięki przywracające równowagę w ciele ludzkim. Jeżeli ciało ludzkie jest bolące, czyli boli coś, człowiek się źle czuje, to najprościej ujmując, to jest rozstrojony instrument. A więc co trzeba zrobić? Przywrócić harmoniczne środowiska, w którym on żyje, tak zwanego niezaburzonego. No i teraz oczywiście można by było tutaj debaty roztaczać na temat, a czym jest ta natura, a podważać każdą treść, bo w tej przestrzeni daje się podważać absolutnie każdą treść, bo podważanie jest związane z różnymi punktami widzenia. Czyli teraz ja zachęcam po prostu do tego, żeby jakby wyjść z takiego paradygmatu myślowego, który został już dobrze w przestrzeni się zazębił, a nie bać się poruszania w jakiejś innej konceptualności, bo może ta inna konceptualność, bo to są wszystko koncepcje, właśnie bardziej coś otworzy, coś spowoduje, aha, taką ulgę, takie zastanowienie na zasadzie, wow, puść stare, puścić stare, płyniemy do nowego. Człowiek boi się bardzo nowych koncepcji, chce potwierdzać na okrągło koncepcje, które już są dobrze tutaj jakby ugruntowane, gdzie tak zwane egregory wierzeniowe są bardzo dobrze już głęboko zakorzenione i on wtedy się czuje w sposób jakby pewny. I teraz takim najlepszym przykładem tego, że ta maksyma, co na górze, to na dole, jest gdzieś tam i o fraktalności, jest odbita we wszystkich aspektach, chociażby nawet tutaj naszej budowy czy funkcjonowania człowieka. Na pewno wielu z Was wie, że odwzorowanie całego człowieka jest na jednym uchu, na drugim uchu. To są odwzorowania całego człowieka na stopie jednej i drugiej, na dłoni. I stąd wynika mnóstwo różnego typu terapii, które właśnie skupiają się na szukaniu punktów refleksorycznych danych stref i oddziaływaniu. I to możemy oddziaływać właśnie instrumentami typu kamertony, typu klawiki, bo też jest taka dziedzina klawiterapia, igły akupunkturowe. Takim miejscem, które też znajduje, jest świetną przestrzenią do tego, żeby odwzorowywać inne
jakby fragmenty ludzkiego ciała, to jest głowa, dlatego ona tutaj stoi koło mnie, ta głowa. I tutaj, jak widzicie, są zaznaczone kanały przepływu energii, tak zwane meridiany. I teraz, jeżeli uświadomimy sobie, że na samym czubku głowy, to jest tak zwany punkt Dumai 20, na samym czubku głowy jest odwzorowanie dokładnie kręgu lędźwiowego L2, lumbar 2. Wow, to się robi ciekawie, bo zobaczcie, w momencie, kiedy jest odwzorowanie danej strefy, to oznacza, że my poprzez tę strefę możemy oddziaływać na dany bolący na przykład narząd, czy krąg, czy daną strefę. Jeżeli wiemy, że już kolejny punkt już się odwzorowuje tutaj, już okolica krzyżowa i po prostu im niżej, to tym niżej z kręgosłupem, no to mamy cudowne dojście do tych stref, które są bolesne. Ja przygotuję taki kurs terapii właśnie bólu różnych części ciała. Bardzo jestem ciekawa, czy to też Was interesuje, czy to też może być dla Was pasjonujące, bo dla mnie cała ta dziedzina, wprowadzenie dźwięku do meridianów, to jest po prostu to jest taka królicza nora, gdzie jak tylko człowiek się dotknie do tego tematu i zaczyna oddziaływać, to po prostu robią się wielkie gały. Mój Boże, jak my możemy na siebie oddziaływać, a mamy wklepane do głowy, że my musimy chodzić do specjalistów. Oczywiście ten specjalista czasem jest niezbędny, ale to uzależnienie od specjalistów powoduje dalej całe te wszystkie nasze nieszczęścia, bo poczucie, że człowiek jest niesamodzielny, wszystko jedno, czy materialnie, czy zdrowotnie, emocjonalnie i tak dalej, jest główną przyczyną poczucia, że jest się w więzieniu, krótko mówiąc. A człowiek nie jest więźniem, jest emanacją, która jest cudownością, jest magią i może się przejawiać w bardzo różny sposób. I teraz ja zawsze podkreślam, oczywiście to nie jest, jeżeli mówimy o jakiejś rzeczy, powiedzmy kamertony, to jeżeli traktujemy to jako panaceum na całe to zło i teraz każdy ma sięgnąć po instrument, bo ten instrument spełnia swoje zadanie, to nie tędy droga. To jest jedno z naszych narzędzi, które w tym przypadku okazuje się, że jakby ta droga może być fajna, może być fajną alternatywą, może być fajnym rozwiązaniem, jeżeli czujesz, że chcesz po to sięgnąć i na przykład masz ból w okolicy lędźwi, właśnie najczęściej na poziomie pasa, to jest właśnie krąg L2. I na poziomie pasa bolą cię lędźwie, to ty wiesz, że stawiasz sobie tutaj dwa kamertony, bo ja zawsze proponuję techniki interwałowe tak zwane. Stawiasz dwa kamertony, kilka wzbudzeń i masz korzystne oddziaływanie, czyli ulgę w bólu. Jeżeli nie całkowitą, to w dużym stopniu. Więc zobaczcie, jeżeli podejdziemy do tego w taki sposób właśnie, o, może warto się na to otworzyć, bez nacisku, bez jakichś zbędnych tutaj analiz, a czy ktoś udowodnił, a czy to prawda, czy pan profesor powiedział, a czy ksiądz powiedział, zostawmy te wszystkie historie, chyba że nas interesują, no i wtedy opadają nam cały czas skrzydła. Najczęstszą historią w przypadku zdrowia jest: nikt mi nie pomógł, to co mi może zrobić takie coś? No i mamy bardzo różnych, dużo przywiązań do tego typu moduły gadania, które na okrągło powtarzamy, no i czujemy się coraz gorzej. A tutaj co mamy robić? Bawić się. I ta zabawa różnie wygląda. Czasami jest bolesna, czasami jest odczuwana przyjemnie, czasem nieprzyjemnie, ale jakby to nie ma żadnego znaczenia. Ale wiadomo, że będziemy zawsze dążyć do tego,
żeby nas nie bolało. Zawsze będzie takie dążenie. Bo ból jest czymś, co jest odczuwalne, wyzwala chęć ucieczki z tego bólu. Więc tak długo mówię, ale i tak postawiłam sobie tego kolesia tutaj, a właśnie, żeby pokazać, że my chociażby poprzez głowę możemy mieć dostęp, bardzo łatwy dostęp, samodzielny, bo ja zawsze mówię, że samodzielność w domu i zagrodzie to jest w ogóle podstawa, bo tam, gdzie nie ma samodzielności, zaczyna się manipulacja, a jeżeli jest manipulacja, to jest nieszczęście. A więc nie dajmy się zwodzić. Ta przestrzeń to jest przestrzeń zwodzenia, interesów. I tutaj po prostu poruszamy się, jeżeli się poruszamy przytomnie, to wtedy tego bólu jest trochę mniej. Chociaż on i tak jest. No, więc ja taką zajawkę tutaj właśnie chciałam zrobić, że jakby zwrócić uwagę na to, że my czasami nam się wydaje, że aby coś robić, mi się też kiedyś tak wydawało, że aby robić te kamertony czy jakieś inne takie metody stymulacyjne, gdzie docieramy do wnętrza ciała, to my musimy tutaj po prostu 5 lat studiować najpierw. Owszem, jeżeli chcemy to robić bardzo szeroko i bardzo profesjonalnie, akurat dziedzina kamertonów to jest oparte na medycynie chińskiej, to oczywiście to są lata nauki medycyny chińskiej. No tak to jest. Natomiast my możemy z tego wybrać, z tego jakby koszyczka, coś dla siebie, ograniczyć się do tych sposobów działania, poprzez które stajemy się niezależnymi istotami w dużym stopniu. Więc dlatego ja do tego zachęcam. Główka, świetne miejsce. Ręce, stopy, świetne miejsce. Łatwo dotrzeć. I dlaczego nie zacząć tej przygody? Ja zachęcam, bo ja w tej chwili bardzo będę się dużo skupiać na tym temacie, bo myślę, że to nie może tak sobie umrzeć śmiercią naturalną. Opracowałam jakiś czas temu, przed kilkunastoma laty, metodologię terapii leczenia, terapii kamertonami planetarnymi, które gdzieś tam mi się bardzo fajnie wpisały w wiedzę medycyny chińskiej i akupunktury, którą posiadam. No i to zaczęło owocować, że tak powiem, fajnymi wynikami. Jakieś kamerto były, jakieś warsztaty i tak dalej. No różne etapy tutaj się przejawiały. Ja miałam takie poczucie, że w pewnym momencie się trochę zatkałam chęcią przekazywania ogromnej ilości wiedzy bardzo profesjonalnej w bardzo krótkim czasie i tak utknęłam trochę w takim miejscu, że to jest trudne, że to jest trudne dla ludzi, że ja z tym nie przebrnę dalej, bo każdy, kto widzi, że ma przed sobą lata pracy, to szczególnie w obecnych czasach, kiedy jest takie przyspieszenie, rezygnuje bardzo szybko. Rezygnując z metody, która może przynieść mu cudowne efekty. I teraz ludzie się pytają często, a jaka jest gwarancja? No więc to jest najgorsze pytanie, jakie może być. To jest tak jak zapytaj kogoś, kto gra na giełdzie, jaka jest gwarancja, że wygra. Żadnej gwarancji. Możesz wygrać, możesz stracić. I właśnie to jest, życie to jest bilans zysków i strat. Cały czas. Nie ma żadnych gwarancji. Nikt ci nie da żadnych gwarancji, bo wszystko dzieje się w jakichś jakby mechanizmach, których umysł ludzki nie zna. Jemu się wydaje, że on tutaj zawładnął światem i on odkrył sekret ludzkości. No to kolejne są historie. Także naprawdę zachęcam, ja zawsze zachęcam do tego, żeby od minimalnej ilości instrumentów zaczynać, żeby znowu nie zniechęcić się. Operuję w dużym stopniu głównie, nie zawsze, ale głównie dwoma kamertonami naraz, które tworzą interwały harmoniczne, a wiemy, że interwał to jest coś takiego, co działa silniej niż jeden dźwięk, tak? Zawsze dwudźwięk, dwie osoby śpiewają, to jest dwa źródła dźwięku. Jest to potężniejsze. Cały chór śpiewa, czyli jest cała polifonia, to jest jeszcze potężniejsze. To ma jeszcze bardziej wpływ oddziałujący na nasze odczuwanie, tak?
Ja będę oczywiście stopniowo, sukcesywnie opowiadać o tych zagadnieniach w taki sposób bardzo przystępny, na zasadzie praktyczna dźwiękopunktura. Jeżeli jesteście tym zainteresowani i macie jakieś koncepcje odnośnie tematów, które by Was interesowały, to jak najbardziej proszę, dzielcie się nimi. Ja najchętniej bym tutaj widziała jakieś maile z tymi propozycjami, bo wtedy będę wiedziała, że dane tematy są w pierwszej kolejności do zrobienia. Nie chciałabym kierować się tylko i wyłącznie moim widzimisię, co mi się wydaje, że jest wartościowe i ważne, bo wiadomo, że każdy ma swój punkt widzenia, a chciałabym, żeby ta praca, którą teraz z takim zapałem podjęłam się i jakby w wyobraźni mojej są różne rzeczy do wykonania, nie chciałabym, żeby to poszło na marne, żeby to jakby obejmowało bardzo niszowe tematy, bo wiadomo, że tworzymy jakąś społeczność, tworzymy tutaj grupy energii, które się wzajemnie wspierają w tym świecie iluzorycznego teatru. Piszcie, komentujcie. Bardzo będę szczęśliwa, bo wiadomo, że to podnosi skrzydła. Bardzo dziękuję darczyńcom, którzy gdzieś tam postawili mi kawę wirtualną i albo kupili moje utwory. To są takie bardzo wspierające jakby momenty. Naprawdę. To nawet już nie chodzi tylko o ten pieniądz. To chodzi o ten element, który w tej przestrzeni jest cholernie istotny. Takie poczucie, wow, to ma sens. Jakby umysł nadaje sobie sensy. Sensy jakieś, chwilowe, bo generalnie to jest cały czas kosmiczna zabawa, w której znaczenia nadaje umysł po to, żeby w ogóle działać, bo ma wtedy poczucie, że chce działać, tak? Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Jakieś linki niezbędne, gdzie mnie znajdziecie i tak dalej. Jak ktoś chce twórczości posłuchać, to wszystko jest na dole w opisie. No i bądźmy tutaj, że tak powiem, w kontakcie. Do następnego razu i czekam na Wasze feedbacki.